Witam Państwa 31 stycznia, Angelika Olejniczek i zapraszam na przegląd tygodnia. Powiemy, gdzie możecie odebrać bezpłatne maseczki oraz wypowiedzieć się w sprawie dalszego odcinka chodnika na ulicy Poprzecznej. Gmina Osielsko. www.osielsko.pl. Od 1 lutego każdy mieszkaniec będzie mógł pobrać darmowe maseczki. Dostępne będą w każdy wtorek w godzinach otwarcia świetlic. Harmonogram godzin otwarcia świetlic dostępny jest na naszej stronie internetowej osielsko.pl oraz Facebook Gminy Osielsko. Rozpiska będzie również zamieszczona w najnowszym numerze przeglądu miesiąca, który okaże się już jutro. Na każdego mieszkańca przypada 5 sztuk maseczek. Gmina Osielsko. www.osielsko.pl. Przypominamy o trwających konsultacjach dalszego odcinka chodnika na ulicy Poprzecznej. Zapraszamy do składania uwag do projektu pod nazwą Budowa chodnika na ulicy Poprzecznej na odcinku od ulicy Grabowej do ulicy Zajęczej w Osielsku. Uwagi można zgłaszać w terminie do 10 lutego 2022 roku poprzez przesłanie wiadomości na adres drogi@osielsko.pl. Kontakt telefoniczny, telefon 52 324 18 29. Dokładne plany znajdziecie na osielsko.pl w katalogu drogi gminne. Konsultacje projektów dróg w gminie Osielsko. Przypominamy, że możecie skorzystać z dofinansowań na wymianę nieefektywnego źródła ciepła na nowe ekologiczne. W ten sposób przyczyniacie się do poprawy jakości powietrza. Możecie skorzystać z programu Czyste Powietrze, które pozwala m.in. na zakup i montaż źródła ciepła spełniającego warunki programu wraz z przyłączem. Oprócz tego można zakupić i zamontować materiały instalacyjne i urządzenia wchodzące w skład instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz takie, które wykorzystuje się do ocieplania przegród budowlanych. Jest możliwość zakupienia i montażu wentylacji mechanicznej wraz z odzyskaniem ciepła, stolarki okiennej i drzwiowej oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej, ale tylko przy wymianie źródła ogrzewania. Dzięki dotacji gminnej możecie uzyskać dofinansowanie na zakup, montaż i uruchomienie nowego źródła ciepła. Kwota dofinansowań to 8000 zł dotacji gminnej. Kwota środków w programie Czyste Powietrze jest zależna od dochodu. W najnowszym numerze przeglądu miesiąca przeczytacie wywiad z Martą Kraszkiewicz, podinspektor do spraw gospodarki niskoemisyjnej i decyzji o środowiskach uwarunkowanych w referacie ochrony środowiska. Jeżeli macie pytania, możecie dzwonić na numer telefonu. Dotacja gminna 52 324 18 68 lub Czyste Powietrze 52 324 18 74. Trwa nabór wniosków o usunięcie azbestu. Nabór trwa do 29 lipca 2022 roku. Od początku roku wpłynęło 10 wniosków na usunięcie około 25 ton. Wniosek przewiduje dwie usługi. Demontaż, zapakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest lub samozapakowanie, wywóz i unieszkodliwienie. Urząd Gminy zleci usunięcie azbestu wykonawcy wybranemu w trybie rozpoznania cenowego i poniesie 100% kosztów wykonania usługi. Nowe pokrycia dachowe nie wchodzą w skład dofinansowania. Właściciel nieruchomości musi wykonać to we własnym zakresie i na własny koszt. Wniosek może złożyć także członek rodzinnych ogródków działkowych bezpośrednio w Urzędzie Gminy Osielsko, pocztą lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Znajdziecie go na naszej stronie internetowej osielsko.pl w poradniku interesanta we wnioskach do pobrania. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 52 324 18 67. Gmina Osielsko. www.osielsko.pl. Co jeszcze w dzisiejszym przeglądzie tygodnia? Sprawdzimy ofertę Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, zaprezentujemy wyniki plebiscytu na najlepszego sportowca gminy Osielsko i przedstawimy relacje z tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich pod nazwą Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Bydgoszczy i w powiecie bydgoskim. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy powyżej 29 roku życia lub należących co najmniej do jednej z poniższych grup. Osób powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, z niepełnosprawnościami, kobiet i osób o niskich kwalifikacjach. Szczegóły znajdziecie na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy www.bydgoszcz.praca.gov.pl. Osoby bezrobotne oraz przedsiębiorcy zainteresowani współpracą w ramach projektu mogą zgłaszać się do Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, ulica Toruńska 147. Gmina Osielsko. www.osielsko.pl. Ruszył nasz plebiscyt na najlepszego sportowca gminy Osielsko zdaniem mieszkańców. Laureaci potrzebują Waszego wsparcia. Możecie je okazać poprzez głosowanie na naszej stronie internetowej osielsko.pl lub w Facebooku gminy Osielsko i z każdego innego miejsca udostępnionego przez Was. Podejrzymy teraz, jak idzie naszym kandydatom. Na chwilę obecną na prowadzeniu Angelika Klarczyk, ale po piętach depczą jej Rozalia Kwiatkowska i Zuzanna Klet. Za nimi w peletonie, posługując się terminologią kolarską, są Małgorzata Mikulska i Justyna Rydelek oraz Ksenia Stemska. Blisko trzymają się Radosław Murawiak, Bartosz Kleniewski oraz Patryk Rejmus i zamykająca pierwszą dziesiątkę Maria Kerner. Mobilizujcie rodzinę i znajomych do głosowania, śledźcie nasze media społecznościowe. Następne wyniki podamy w środę na Instagramie. Głosowanie trwa do 11 lutego do północy. Zwycięzcę ogłosimy w poniedziałek, 14 lutego w przeglądzie tygodnia. Wszystkim życzymy powodzenia. Gmina Osielsko. www.osielsko.pl. Zawodnicy i trener Mustanga Żołędowo zamienili tor speedrowerowy na halę sportową i w sobotę 29 stycznia wzięli udział w turnieju siatkówki odbywającego się w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zajęli tam dobre trzecie miejsce. Takiego, a nawet jeszcze wyższego miejsca życzymy naszym zawodnikom w CS Superlice. Zostajemy na hali. W niedzielę młodzik młodszy Wiktoria Niemcz-Osielsko wziął udział w turnieju Pelikan Cup w Szubinie. Zajęli tam bardzo dobre trzecie miejsce. Zawodnikom i trenerowi gratulujemy. Przenosimy się na basen. Piranie Osielsko wznawiają od dzisiaj treningi. Zajęcia odbywają się według grafiku z zeszłego semestru. Gmina Osielsko. www.osielsko.pl. Ruszyła piąta edycja programu stypendialnego dla młodych i zdolnych sportowców zmagających się z trudnościami w rozwoju kariery. Powstał w partnerstwie Funduszu Natalii Partyki, utytułowanej polskiej paraolimpijki i olimpijki oraz Fundacją Enea. Wysokość stypendium wynosi 10 tysięcy złotych, wypłacane w 10 ratach. Nazywam się Natalia Partyka, pochodzę z Gdańska, przynależę do klubu Szansa Start Gdańska, trenuję w Centrum Szkolenia Polskiego Związku Tenisa Stołowego w Gdańsku. Jestem reprezentantką Polski w tenisie stołowym osób niepełnosprawnych w klasie 10. Stypendium przewidziane jest dla młodych sportowców w wieku od 17 do 22 lat, którzy mają problemy z rozwojem kariery. Kandydaci muszą osiągać wyniki rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej na poziomie klasy sportowej odpowiadającej do ich kategorii wiekowej w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich, indywidualnie lub drużynowo. Założeniem stypendium jest pomoc sportowcom niepełnosprawnym i pełnosprawnym, którzy osiągają bardzo dobre wyniki, a mają trudną sytuację materialną. Szczegółowe wymagania dotyczące otrzymania stypendium znajdziecie na stronie www.fundusznataliipartyki.pl. Warto zauważyć, że wśród stypendystów ubiegłych edycji znalazła się m.in. Maria Andrejczyk, wicemistrzyni olimpijska z Tokio w rzucie oszczepem, czy Renata Śliwińska, złota medalistka w pnięciu kulą w Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio. Gmina Osielsko. www.osielsko.pl. Za nami 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na okulistykę dziecięcą. Nasz sztab również działał prężnie, by dorzucić swoją cegiełkę do orkiestry. Zapraszamy Was do obejrzenia krótkiej relacji. Licytacje rzemiosła artystycznego, to wszystko podczas 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którą pracownicy GOK-u przygotowali naprawdę pieczołowicie od przynajmniej 2 miesięcy. Panie Marku, ilu mamy wolontariuszy i co na godzinę 17 możemy powiedzieć o zbiórce pieniędzy? Bo wiem, że liczycie. Tak, liczymy. Jest już kwota około 4600 zł, ale na razie zeszło około 15 puszek, które zostały policzone. Tych
wolontariuszy jest 60. Chodzę do szkoły podstawowej w Osielsku, mam 13 lat i chodzę do klasy 7B, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. I zbieram pierwszy rok, bardzo mi się podobało, chodziłam w różnych miejscach i dużo ludzi bardzo było dobrze nastawionych. Na Starym Mieście, u nas w galeriach, bardzo dużo miejsc było takich, gdzie było dużo osób, które były chętne i pomocne. Naprawdę należy podziwiać zapał tych młodych ludzi. Oczywiście w GOK-u czekają na nich pyszne kanapki, a także gorąca herbata. Kiedy tylko chcą, mogą przyjść na posiłek, żeby wzmocnić swoje siły. No, jak to się mówi, do końca świata jeszcze jeden dzień dłużej. Bardzo dziękuję mieszkańcom Osielska, jak zwykle. No, swoją cegiełkę dołożyliśmy do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na godzinę 20 mamy ponad 20 tysięcy, myślę, że to jeszcze przybędzie. Nie są liczone te wpłaty, które mieszkańcy zrobili na bezpośrednio na konto w OŚP-u, dlatego że no, pogoda jest taka, jaka jest, plus do tego pandemia, ale daliśmy radę i za to wszystkim serdecznie dziękuję. Gmina Osielsko. www.osielsko.pl. Po 41 latach pracy na zasłużoną emeryturę przeszła nasza koleżanka Jolanta Zielińska, dyrektor gminy Biblioteki Publicznej. Pożegnali ją wójt gminy Osielsko Wojciech Sypniewski, zastępca wójta Krzysztof Lewandowski i sekretarz gminy Maria Domańska. Gratulujemy tak wspaniałego stażu pracy, życzymy pięknej i spokojnej emerytury. Gmina Osielsko. www.osielsko.pl. Zachmurzenie nas nie opuszcza, ale słoneczko powinno zaświecić pod koniec tygodnia. Temperatura w tym tygodniu będzie wahać się od 1 do 4 stopni Celsjusza. Przypominamy, że od dzisiaj rozpoczął się wywóz choinek. Potrwa przez 1,5 tygodnia, zakończy się w środę 9 lutego. Pamiętajcie, że jutro ukaże się już trzeci numer przeglądu miesiąca. Znajdziecie go na naszej stronie internetowej i Facebooku Gminy Osielsko. Dziękujemy Państwu za uwagę, życzymy Wam dobrego tygodnia. Pamiętajcie o subskrypcji kanału. Dla Was to jedno kliknięcie, dla nas nowe możliwości. Do zobaczenia za tydzień.